Na terenie Syberii i tajgi. Ich zadaniem jest polowanie na wszelkie rodzaje zwierząt. Swoje lewo. Na wystawach, na takich pokazach. Te rude wyskoczyły w pewnym momencie w populacji. Zostało to utrwalone jako dodatkowa atrakcja. Tatecznie. Te psy, które są tutaj, to są jeszcze obarczone, posiadające doskonały węch. Chowań przez myśliwych w Polsce były używane do pracy w miotach. Ich zadaniem było wypłaszanie zwierzyny do pracy w miocie, jak i do pracy na sfarbowanym tropie zwierzyny grube. Pierwszym ich zadaniem to jest właśnie praca psa tropowca, bardzo popularny wśród myśliwych pies wielosty. Zaraz dołączy do niego druga rasa psów gończy. Jak również jest prawidłowo wykonujący aport, może być używany do chodzenia po strzałku zwierzyny grubej. Jednak w dwóch krajach, jednakże przy granicy między tymi krajami, między Chinami, wystawiamy w dzisiejszym psy. Nie pan Wandek Matera.